Pinocchio. Podejrzany interes. Do widzenia, tato! Idę do miasta, do sklepu! Idź, Pinokio, bądź ostrożny, uważaj po drodze! Dobrze! Coraz bardziej przypomina prawdziwego chłopca. Miło patrzeć, jak dorasta. Dzisiaj znowu same ochłapy. Nie za wielki wybór, co, łasku? Tak, racja. Wiesz co, przyjacielu? Musimy znaleźć lepszy śmietnik. Jeśli to potrwa dłużej, zdechniemy z głodu. Co ja bym dał za kawałek mięsa? Hej! Co tak pięknie pachnie? Tak, to mięso! Co, znowu mnie oszukujesz? Ale teraz moja kolej. O, to ten dzieciak! Czuję, że nasz los się odmieni. Tak! O, cześć! Cześć, stary. Prześliczny dzień. Dokąd się wybierasz, dziecinko? Do miasta. Widzisz, tata wysłał mnie, żebym odebrał narzędzia ze sklepu i załatwił jeszcze kilka spraw. Sam do miasta? Tak. Z chęcią dotrzymamy ci towarzystwa. Nie, poradzę sobie. W każdym razie dziękuję. Do zobaczenia! Cześć! Bardzo samodzielny człowieczek. Iść tak daleko do miasta. No, nic nas tu nie trzyma. Hej, przestań! O co mu chodzi? Nie można spróbować? Ileż tu ciekawych rzeczy można zobaczyć. W mieście jest pełno najróżniejszych sklepów. O, ten wygląda interesująco, jednak lepiej będzie, jeśli pójdę prosto do sklepu z narzędziami. O, ciekawe, gdzie on jest. Chyba się zgubiłem. Musimy kupić bardzo dużo rzeczy. Woźnico, zostań tutaj, wrócimy po obiedzie. A, ten powozik jest naprawdę wspaniały. Tak, ale z drugiej strony prawie by mnie tym przejechali. Hej! Proszę pana, o mały włos, by mnie pan potrącił! Tak? O! Mógłbym prosić pana o pomoc? Przykro mi, ale muszę czekać na powrót pani. Nie chciałbym panu przeszkadzać, ale szedłem sobie i chyba zabłądziłem. Proszę mi pomóc! Jestem zbyt zajęty, żeby pomagać jakiemuś chłopakowi. Komu? Wiejskiemu głupkowi. Ej, to było... No. Ta, chodź, kochany. A. Muszę lecieć, mały. O, moje sprawy muszą trochę zaczekać. Pinokio, a ty dokąd się wybierasz? A. Czy nie obiecałeś ojcu, że pójdziesz prosto do sklepu? Ale nie wiem, gdzie to jest. To znaczy, zapomniałeś, jak tam dojść. O, nie! No, pytałem o drogę. Dobra, spytałeś tego niedołęgę, a on ci nie pomógł. To była tylko strata czasu. Dlaczego ty mnie nigdy nie słuchasz? Bo zawsze powtarzasz, a nie mówiłem i sprawiasz, że wychodzę na głupka. Poza tym sam znajdę drogę. Nie martw się, sam sobie poradzę. Hej, wracaj tu, Pinokio! Pika, kochany, to niebywałe. Twoje maniery są nienaganne. Coś takiego. On je sztucznami. Czy widziałaś kiedyś coś równie słodkiego? To mały dżentelmen, dobrze go wychowałaś. Jak to miło słyszeć, panno Kilgor. A teraz Pika, mój drogi, panie mają coś do omówienia. Może przeszedłbyś się po ogrodzie?
żeby tak wszyscy tutaj brali z niego przykład. O! Witam! O, przestraszyłeś mnie. Powiedz no, mały, co tu robisz? Mówiąc szczerze, śledziłem pana. Czy mogę o coś zapytać? Oczywiście, tylko krótko, bo szybko się nudzę, mały. Czy jest pan człowiekiem? Nie, jestem szympansem. Jesteśmy lepiej rozwinięte i znacznie mądrzejsze. O, chwileczkę, myślałem, że szympansy żyją w dżungli i huśtają się na lianach. Już nie, jestem na to zbyt cywilizowany. Umiem nawet grać na fortepianie. Tak, jestem z pewnością wykształconym szympansem i znakomicie się ubieram. No, teraz twoja kolej. Co masz do powiedzenia? Proszę pana, jestem tylko biedną drewnianą lalką. Lepszą od prawdziwego dzieciaka, racja? Hej, być człowiekiem to coś znacznie więcej i ja nim kiedyś będę. Nie miałem pojęcia, że zrobili na tobie takie wrażenie. Cóż, przypadkiem wiem wszystko, co chciałbyś wiedzieć o ludziach. Nigdy nie spotkałem nikogo równie mądrego. Jacy oni naprawdę są? Mógłby mnie pan tego nauczyć? Mógłby pan? Nie sądzę, mały. Proszę nie odchodzić. Naprawdę byłbym bardzo wdzięczny. Proszę mnie nauczyć. Będę pańskim uczniem. Co pan na to? No dobrze, przekonałeś mnie. Zgadzam się. Tak? Naprawdę? Miło było, ale na nas już czas. Tak, stójcie! Trzymaj się, mały! Czekaj no! Hej, czekaj! Hej! Oszukujesz, łasico! O, nie martw się. Nazywam się Pinokio. Kim pani jest? Jane Edith. Miło mi poznać. Pika będzie moim nauczycielem. Naprawdę? Ach, tak! Jesteś rozkoszny. Sprawiłoby mi radość, gdybyś pojechał z nami i był gościem w moim domu. Byłoby bardzo miło. Pinokio nie przypuszczał, że wkrótce znajdzie się w jednej z najbardziej ekstrawaganckich posiadłości w kraju. I chociaż cieszyła go bardzo perspektywa zdobycia wykształcenia i dobrych manier, nadawę kukiełką. Nie powinieneś tak się bawić, mały. Miejsce dla mistrza. Pinokio nie widział wcześniej nikogo grającego na fortepianie, a co dopiero oswojonego szympansa. Nawet najwytrawniejsi miłośnicy muzyki musieliby przyznać, że gra Pika prześcigała najbardziej utalentowanych muzyków pod względem elegancji, wdzięku i stylu. Jesteś naprawdę wspaniały. Oto moja muzyka, muzyka dżungli. Wsłuchaj się w rytm, jest znacznie lepsza od Bacha, Mozarta czy Beethovena. Pinokio nie wierzył własnym uszom. Recital Pika przemienił się ze słodkiej melodii w pierwotny dźwięk bębnów w dżungli. Pinokio poczuł, że ten rytm wprowadza go w trans. Muzyka małp, wczuj się w rytm! Muzyka małp, wczuj się w rytm! Unga, a! Unga, a! Unga, a! Unga, a! Przestań! Co to wszystko ma znaczyć? Och, ta marionetka ma na ciebie okropny wpływ. Nauczy się dobrych manier, prawda, kochanie? Ciao! O rany, co ja zrobiłem, Pika? Daj sobie spokój, mały. Straszna z niej nudziara, to wszystko. Nie możesz już grać na swoich bębnach? Przepraszam. Szybko się uczysz, mały. Ludzie nie są tak wyjątkowi, jak myślisz. Masz szczęście, że jesteś z drewna. Pika jest naprawdę mądry, ale jest w nim coś dziwnego. Czasami miewa humory. A ja wciąż chcę być człowiekiem. Sam nie wiem, w co mam wierzyć. Czołem, kupo drzask! To wy?
Powinieneś uważać, mały, nie zrób sobie krzywdy. Wydaje ci się, że jesteś sprytny, bo dostałeś się do takiego wspaniałego domu. Przepraszam, mały, Łasek jest źle wychowany. Chciał powiedzieć, że miło cię widzieć, bardzo miło. Niespodziewanie, jesteś coraz poważniejszy, od kiedy zaprzyjaźniłeś się z tą damą i szympansem. Gratulacje. Chcę się czegoś nauczyć. Jasne, my też jesteśmy uczniami, badamy naturę człowieka. Lepiej by nam szło wewnątrz domu. Nie wolno tam wchodzić, ja zostałem zaproszony przez właścicielkę. Mają fortepian! Tak, a szympans gra w lasu kotek. Nie, Beethovena, trochę Chopina i innych. Co ty wygadujesz? Małpy są głupie. Nie, są mądre. Wiesz, w co chcesz, koleś? My wiemy, kto jest lepszy od tego małpiszona. Wiesz kto? Nie wiem. Powiedz. Nie chciałbym, żeby to wyglądało, że sobie schlebiam, ale taka jest prawda, mały. Uwierz mi, z całą pewnością lisy są o wiele inteligentniejsze. Nic na to nie poradzę. Lisy są mądrzejsze od szympansów? Bez porównania. A teraz przynieś coś do jedzenia. Nic z tego! Wiem, może uda się go jakoś przekonać. Hej, kolego! Myślę, że ten dzieciak czegoś się boi. Nie, proszę, zabierz to! Mam dla ciebie propozycję. Przynieś nam teraz coś do jedzenia, a potem będziesz przynosił zawsze, kiedy będziemy głodni. Nie, proszę! Układ nie jest taki zły. Parę przekąsek dziennie, to przecież nie tak dużo. Błagam, zgaście dom, proszę! Nie zapomnij o nas, mały. Oczekujemy 3 porządnych posiłków dziennie. Ponieważ Pinokio długo nie wracał do domu, Geppetto zaczął się martwić. Och, mój biedny chłopiec, to okropne. Pinokio powinien już wrócić, mógł się zgubić albo co gorsza zostać porwany. Jest taki bezradny, co robić? Tymczasem w posiadłości trwały przygotowania do ważnego wydarzenia. Kika, słodziutki, hrabina oczekuje nas na przyjęciu urodzinowym. Chcę, żebyś zachowywał się najlepiej, jak potrafisz, ale najpierw Pinokio przygotuje ci kąpiel. O. Kika, tak sobie myślałem. Powiedz mi, czy lis jest najmądrzejszym zwierzęciem na świecie? To bzdura. Nie wierz w to. To znaczy, że są mądrzejsze zwierzęta? Nie mogą się równać z kimś takim jak ja i nie potrafią same zdobyć jedzenia. To niezbyt mądre, mały. Chyba masz rację. Nie myślałem o tym w ten sposób. Nie przerywaj. O, przepraszam, zapomniałem, co robię. O, zapomniałem też o jedzeniu. Muszę je im zanieść, bo inaczej... O. Skup się na wycieraniu. Dziwnie się ostatnio zachowujesz. Co się stało? Nic, myślałem tylko o tym lisie. Poradzimy sobie z nim. Kika, czy ty naprawdę jesteś mądrzejszy od ludzi? Masz jakiś powód, żeby w to wątpić? Nie zupełnie. Ale nadal chciałbym być człowiekiem. Mały, jesteś ze mną czy przeciw mnie? Nie wiem, przepraszam. Trzeba będzie na niego uważać. Zgodnie z planem, prawda? Hej, Platwus, tutaj! Hej, jest żarcie, czas na obiad! Wygląda znakomicie, ale to chyba nie wszystko! Tylko tyle zdobyłem. Co? A co z napojami? Słuszna uwaga, przynieś nam coś do picia! Ale nie sądzę, żebym... Nie igraj z nami, kolego, ja nie żartuję! A może chciałbyś, żeby Łasek cię przekonał? Coś do picia? Dobrze. Obawiając się tych przebiegłych zwierząt, Pinokio zdecydował się przeszukać piwnicę w nadziei, że coś tam znajdzie. Mam tylko nadzieję, że mnie nie złapią. To dla was. Dzięki. Mógłbyś wyciągnąć korek, przyjacielu? Mam go wreszcie. Będzie tego żałował. Niezły jak na początek. Przynieś jeszcze. Jest! O!
chłopiec. Tutaj. Stój! Więc Pika się nie mylił. Ostrzegał mnie, że jesteś złodziejem. Nakryli nas! Chwileczkę, kochany! Ja wszystko wytłumaczę. Drogo mi za to zapłacisz. Och, to nie była moja wina. Proszę mi uwierzyć. Lis mnie do tego zmusił. Ja wszystko wytłumaczę. Nie jestem złodziejem. Nie należę do ich gangu. Proszę, musi mnie pani puścić. Proszę mnie tu nie zostawiać. Jesteś zwykłym oszustem i celowo nas zwodziłeś. I pomyśleć, że wzięłam cię do siebie, bo chciałam, żebyś się czegoś nauczył. To nie jest tak. Lis i jego przyjaciel Łasica grozili mi. Bałem się ich. Nie będę dłużej słuchać twoich kłamstw. Jestem skłonna wysłać cię do cyrku. Tam jest twoje miejsce. Do cyrku. Ha! No. Co my tu mamy? Pika, wypuść mnie stąd! I pomyśleć, że możesz tu siedzieć do końca życia. O rany, ale wstyd! Zrobiłem to dlatego, że bałem się Lisa i Łasicy. Pomóż mi! Straciłem już wystarczająco dużo czasu. Nie dogadamy się. A teraz, jeśli pozwolisz, muszę się udać na przyjęcie, którego nie chciałbym przegapić. Nie możesz mnie tu zostawić! Musisz mi pomóc! Pika, Pika, wróć! O, Pika, tańczysz bosko! O, kochanie, będzie dobrze. Przewróciłeś się z powodu obcasów czy śliskiej podłogi? Małpiszonie, czas wstawać, hej! Już nie śpię. Czego chcecie? Mamy rachunki do wyrównania, małpia gębo. Prawda, łasku? Całkiem nieźle nam szło, póki ty się nie pojawiłeś. To wszystko twoja wina i teraz pewnie umrzemy z głodu. Och, mój brzuch! Uspokój się! Jesteśmy głodni i teraz ty załatwisz nam jedzenie. Sam sobie szukaj jedzenia, lisie. Może zrobimy coś, co zmieni twoją decyzję, prawda, łasku? Z przyjemnością! No dobrze, na niego! Przestańcie! Coś się tam dzieje, jestem pewien, że to Lis i Łasica! Jak ona śmie grozić, że mnie sprzeda? Jestem za mądry, żeby mnie traktować jak zwierzę! Spędzenie reszty życia w cyrku nie jest wcale zabawne! To wszystko miało być przecież zupełnie inaczej. Wróżko, czy to ty? Pinokio? Napytałeś sobie biedy, powierzając swój los samolubnym zwierzętom. Myślałem, że te zwierzęta są moimi przyjaciółmi. Chciałem dobrze. Tak, chciałeś dobrze. Ale szympans tylko udawał, że jest twoim przyjacielem, a Lis i Łasica to zwykli przestępcy. Czasem mi się wydaje, że nie jestem zbyt mądry. Bycie mądrym to nie wszystko. Musisz słuchać swego serca. A czy wtedy stanę się prawdziwym człowiekiem? Obawiam się, że to nie takie proste, ale to ważny krok, który pomoże ci zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem. By stać się prawdziwym chłopcem, musisz odróżniać dobro od zła i bronić swoich przekonań. Nie trać wiary, uczysz się, Pinokio. Nie chcę iść do cyrku!
martw się, Pika, wszystko będzie dobrze. Będziesz grał na fortepianie i bębnach. Ładna mi pociecha! Przykro mi, że jesteś przygnębiony, ale pamiętaj, że jestem w tej samej sytuacji, co ty. Kim jesteś? Już cię nie ma. Idziesz ze mną, przyjacielu. Możemy już ruszać. Szympans jest w klatce. Dziękuję, panie Giuseppe. Szympans był odrażający i zły. Cieszę się, że się go wreszcie pozbędę. Prawda? Biedaku, naprawdę ci współczuję. Jasne, mały, ale nigdy nie zrozumiem, dlaczego ciebie wypuściła, co ja zrobię. Hej, mały, nie chcę jechać do cyrku. Nie pozwól im mnie zabrać. To nie może się tak skończyć. Jestem wykształcony w pomocy. Pika, będę tęsknił. Nie wiem czemu, ale będę. Proszę pani! Jestem pewien, że Pika dostał nauczkę. Może zmieni pani zdanie. To był długi dzień. Pinokio przystanął na chwilę, by posłuchać głosu swego serca, tak jak nakazała mu wróżka. Pinokio! Pinokio, czy to naprawdę ty? Och, to tata! Tato! Wszędzie cię szukałem. Dzięki Bogu, nic ci nie jest. Mój malutki, nie wiedziałem, co się z tobą stało. Już straciłem nadzieję. A teraz uściśnij mnie mocno i chodźmy do domu. Jestem taki szczęśliwy, tak tęskniłem. Ja za tobą też, synku. Obiecaj, że już nigdy się nie rozstaniemy. O, tato. Oho. Wersja polska, Masterfilm. Reżyseria Paweł Łysak. Dialogi Jan Chyżan. Dźwięk Monika Szuszkiewicz. Montaż Agnieszka Kołodziejczyk. Kierownictwo produkcji Dariusz Falana. Wystąpili Jacek Braciak, Włodzimierz Pres, Piotr Bąk, Krystyna Królówna, Robert Czebotar, Krzysztof Zakrzewski, Robert Tondera, Agata Gawrońska, Cezary Kwieciński i inni.